Brak czasu to chyba najczęściej słyszana obiekcja, najczęściej słyszana wymówka osób, które chciałyby pozyskiwać więcej klientów na swoje produkty, na swoje usługi poprzez regularne tworzenie kontentu do social media, czy to wideo, filmów na YouTube'a, na TikToka, czy to postów na bloga, czy podcastów, tak? I w tym właśnie wideo postaram Ci się rozbroić, że tak powiem, te obiekcje na części pierwsze, udowodnić Ci, że tak naprawdę nie chodzi tutaj o czas, a jeśli faktycznie chodzi o ten czas, to co zrobić, aby zoptymalizować ten proces tworzenia treści do social media, proces tworzenia kontentu tak, aby jak, że tak powiem, wycisnąć z każdej godziny Twojego życia jak najwięcej materiału i w taki też sposób, aby te materiały przede wszystkim żyły, tak? Ja nazywam się Dariusz Picharski, jest to największy w Polsce kanał dotyczący tworzenia stron internetowych na WordPress w Polsce, a na tym kanale znajdziesz tylko albo aż 600 filmów. Także wiem, o czym mówię, ponieważ ten kontent tworzę regularnie od 2018 roku, a doszedłem do takiego punktu, gdzie mógłbym tak naprawdę tego kontentu tworzyć przynajmniej 5 razy mniej, ponieważ nie muszę, ponieważ ten kontent, który nagrałem przez ten czas, pracuje na mnie, pracuje na sprzedaż moich usług, pracuje na sprzedaż moich produktów, ale to robię. I też dlaczego to robię, dlaczego warto to robić, będzie właśnie w tym filmie. Na początku zachęcam Cię do subskrypcji tego kanału. Partnerem tego kanału jest firma CyberFolks. Także jeśli jeszcze nie masz hostingu oraz domeny, to w opisie tego filmu znajdziesz link właśnie do CyberFolks z moim kodem rabatowym. Brak czasu, tak? To jest właśnie ta najczęstsza obiekcja osób i widzę, i słyszę ją bardzo często. I przede wszystkim najpierw zacznijmy od tego, od audytu swojego dnia. Pewnego dnia zrób sobie taki audyt, jak wygląda ten Twój dzień. Rozbij sobie ten dzień, ile czasu w tym dniu spędzasz na taką pracę, na taką głęboką pracę, ile czasu zajmuje Ci aktywność fizyczna, ile czasu zajmuje Ci Twoje hobby, ile czasu mniej więcej zajmują Twoje takie czynności higieniczne w porównaniu też w połączeniu z pokarmowymi. No i przede wszystkim, ile czasu spędzasz w social media. No teraz, gdy w każdym telefonie są te takie liczniki, gdzie możemy sprawdzić, ile czasu spędziliśmy właśnie w social media, zrób sobie taki audyt i gwarantuję Ci, że troszkę już tutaj na tym etapie zarówno będziesz i przerażony, i zdziwiony, tak? Ile czasu przepalasz na bezproduktywne siedzenie przed telefonem, tak? Bo warto też tutaj właśnie powiedzieć sobie o tej zasadzie, o tej takiej jednej z tych zasad, którym ja hołduję, że albo jesteś konsumentem, albo jesteś producentem, tak? I to właśnie wyróżnia te osoby, które zarabiają na publikowaniu treści do social media, a tych, którzy nie zarabiają i którzy karmią zarówno siebie, jak i osoby dookoła takimi tekstami właśnie, że nie ma czasu. Bo taka jest wymówka najłatwiejsza, tak? Bo teraz wszyscy dookoła nie mają czasu, więc jeśli Ty powiesz, że nie masz czasu, no to każdy Ci uwierzy, no bo ten obok też nie ma czasu. Więc zrób sobie taki audyt, ile czasu przepalasz. Następnie pomyśl sobie, jaka ilość kontentu byłaby dla Ciebie satysfakcjonująca. Ile tego kontentu musiałbyś wytworzyć, aby była to ilość, która jest, że tak powiem, zgodna z Twoimi oczekiwaniami. No w moim przypadku, gdy ja zaczynałem nagrywać na YouTubie, to moim takim celem było nagranie jednego filmu tygodniowo. Więc jeśli już mamy taką tą ilość kontentu, którą chcemy, do której dążymy, to określmy, ile potrzebujemy do niej, żeby tą jednostkę, że tak powiem, kontentu stworzyć, ile do tego potrzebujemy czasu. No i tutaj zazwyczaj przeceniamy ten czas, jaki jest nam potrzebny, tak? No bo nagrać film na YouTuba, no to przecież trzeba tutaj się rozłożyć w naszym domowym studio. Te studio też trzeba stworzyć. Też trzeba się przygotować, stworzyć tutaj scenariusz. Oczywiście to wszystko jest fajne, to wszystko jest ważne, ale to jest wszystko czasożerne. I teraz na przykładzie tego filmu, w ogóle to taka, w ciągu ostatniego tygodnia nagrałem około 20 tego typu filmów, takie, które mają różny czas. Od 5-10 minut, nawet do półgodzinnych. Ale nagrywając tych filmów mniej więcej przez godzinę około, zależy jakie one są długie, ale przyjmijmy, że są to filmy około 10-15 minutowe przez godzinę z takimi przerwami na zaczerpnięcie tutaj właśnie z mojej rozpiski, na jaki temat mówię, co mniej więcej chcę powiedzieć.
Nagranie tego typu filmów 3-4 zajmuje mi około godzinki. Też tutaj na tej mojej właśnie liście nie ma jakiegoś tutaj głębokiego scenariusza rozbicia na punkty. Piszę sobie po prostu temat. Ten temat też wynika z mojej wiedzy, z mojej praktyki, więc nie muszę się do niego jakoś tutaj specjalnie przygotowywać. Po prostu mówię, dzielę się z Tobą wiedzą praktyczną, no bo o to też chodzi właśnie w publikowaniu social media, tak? Kolejny właśnie bardzo ważny punkt. Ludzie, między innymi Ty, ja, nie idziemy do social media, aby oglądać reklamy, bo tych mamy nadto w telewizji, tylko idziemy z dwiema intencjami, z takimi dwiema głównymi intencjami. Albo z intencją rozrywkową, patrz, na przykład idziemy sobie obejrzeć stand-up, albo idziemy z intencją edukacyjną, czyli idziemy się czegoś nauczyć. Czyli na przykład chcesz stworzyć sobie stronę, włączasz sobie mój kanał na YouTubie i tam ja Ci pokazuję, jak tą stronę sobie wyklikać krok po kroku, tak? Więc tutaj musimy dać wartość, albo wartość rozrywkową, albo wartość edukacyjną. Ja w moim przypadku jestem w tej drugiej szufladce, że tak powiem, czyli daję wartość edukacyjną. Daję wartość edukacyjną, gdzie edukuję, czyli na zasadzie Gary'ego Vaynerchuka, ekonomia wdzięczności, daj, poproś, tak? 9 razy daj wartość, za 10 razem poproś o skorzystanie z Twoich produktów czy z Twoich usług, tak? Więc tutaj mamy właśnie tę intencję, spełniamy tę intencję, czyli dajemy wartość. Więc tutaj ludzi nie obchodzi ani Twój produkt na tym etapie, ani Twoja usługa. Skup się na tym, jaką możesz dać wartość, jaką wiedzą możesz się podzielić, tak, aby wzbudzić zaufanie, nawiązać tę relację, ten raport między Tobą a Twoim widzem, a społeczność tak naprawdę zgromadzona wokół Ciebie, wokół Twojego produktu zbuduje się sama i naprawdę nie będziesz potrzebował żadnych lejków sprzedażowych, żadnych webinarów. Liczy się konsekwencja i regularne dawanie wartości. To jest taka ta moja droga i jest to droga przede wszystkim bezpieczna, bo wyobraź sobie tych wszystkich 9 na 10 coachów, na których webinarach byłeś, co się stanie, gdy ich odetniesz od tych webinarów? Ano, oni sobie nie poradzą, bo nie mają zbudowanej społeczności, nie mają zbudowanego tej takiej trwałej relacji opartej na wartości, na dawaniu wartości, na dzieleniu się wiedzą w tym wypadku właśnie na tej edukacji, tak? Więc dawaj wartość. Dobrze, ale wróćmy sobie do tych moich materiałów. No i tak jak powiedziałem Ci, przez ostatni tydzień, półtora nagrałem takich materiałów około 20, poświęcając tak naprawdę godzinkę rano, poranną godzinkę, więc nie jest to jakaś jednostka czasu. Oczywiście te materiały nie są idealne, one nie są nagrywane w studyjnej jakości, z prompterem, z wyuczonym scenariuszem, ale mają dwie takie cechy, które już sprawiają, że one będą na mnie pracowały. Pierwsza to jakość good enough, czyli dość dobre. Słychać mnie, to jak wyglądam, co jest za mną, to nie ma, to jest sprawa drugorzędna, tak? A większość osób zaczyna zaczynając właśnie tworzyć treści od dupy strony. Myślą o ładnie pachnącym plastiku z Chin, aby tutaj właśnie ładne światełko, najlepsze mikrofony, najlepsze wstawki. Okej, tyle, że wyprodukowanie takiego jednego filmu zajmie ci mniej więcej tyle czasu, ile mi nagranie tego typu materiałów 10. Tak? Więc pierwsza wartość, good enough, tak? Dość dobre. Najważniejsza jest treść, jest wartość, którą chcę przekazać. Tak? A to, w jaki sposób, ma sprawę drugorzędną. Słychać mnie, i to jest najważniejsze. I widać, tak? To, jak jestem ubrany, co jest za mną, to jest sprawa drugorzędna, tak? Czyli więc ta dość dobre, najważniejsza jest ta wartość, tak? I kwestia ta druga, to oczywiście właśnie ilość. I duża część osób właśnie tworzy perfekcyjne materiały wideo i widzą, że te perfekcyjne materiały wideo ogląda babcia, ogląda ich dziewczyna i koniec. I parę osób, i jest właśnie zrażenie się do tego i już nie tworzą dalej, tak? Więc po prostu tutaj trzeba zrobić to ilościowo. Ja oczywiście, ta płynność w nagrywaniu nie wynika z tego, z moich jakichś wrodzonych cech, że wstałem któregoś poranka i już miałem taką właśnie lekkość. Dalej muszę stopować, dalej często mówię... Co mnie osobiście bardzo przeszkadza, ale już coraz z każdym filmem jest oczywiście coraz lżej i wchodzi to w sposób takiej właśnie automatyzacji i rutyny. Dzieje mi się to, że tak powiem, lżej to nagrywanie, tak? Więc zobacz, przez godzinkę tutaj nagram 3 filmy i jeśli przyjmę taką strategię zamieszczania treści do moich social media, czyli jeden film wideo tygodniowo, to już sobie taką jedną godzinką ogarnąłem sobie
materiału na tak naprawdę na 3 tygodnie, tak? Ojejku, aż mi się grzywka zrobiła jak Adolfowi od tego wiatru, przepraszam. Więc mam tutaj materiał na 3 tygodnie, tak? I teraz jeszcze jest moje takie mega odkrycie z ostatnich tygodni. Tym odkryciem jest pewna aplikacja. Właśnie zapomniałem jej nazwy, Opus chyba. Dam link w opisie tego filmu. Rewelacyjna aplikacja, która właśnie, wrzucam link do tego filmu na YouTubie w tę aplikację. I ta aplikacja oparta o sztuczną inteligencję, AI, wytnie mi z takiego materiału kilka filmów na TikToka. Sama wybierze te momenty, które mają najmocniejszy przekaz, najmocniejszą wartość, wytnie te momenty, zrobi z tego filmy pionowe i jeszcze doda napisy w języku polskim. No rewelacyjna, dla mnie jest naprawdę game changer. Aplikacja jest płatna, ale ma w swoim tym okresie trialowym 2 godzinki, tak? Czyli jeśli ja nagrywam tutaj powiedzmy 4 filmy, mam takich filmów 15-minutowych 8, czyli razem mamy 2 godziny, czyli mogę w tę aplikację wrzucić 8 15-minutowych filmów i ta aplikacja z każdego takiego 15-minutowego filmu wypluje mi, no powiedzmy minimum 4, tak? Krótkie filmy, 8 razy 4, mam 32 filmy na TikToku z napisami, z dynamicznymi napisami w języku polskim i naprawdę dobrze szczytuję, tam mało jest do poprawy. Także jest to dla mnie naprawdę game changer, tak? Czyli kolejna kwestia to właśnie optymalizacja tego procesu. Spraw, aby raz stworzony na Ciebie materiał maksymalnie na Ciebie pracował, tak? Czyli wyciśnij go jak cytrynę. Nagrywasz film właśnie na YouTube'a, wrzucasz go na tę aplikację i ona Ci zrobi z tego 4-5 krótkich filmów. Te krótkie filmy oczywiście wrzucasz na YouTube'a, wrzucasz jako rolki na Facebooka, wrzucasz jako rolki na Instagrama, wrzucasz na LinkedIna, wrzucasz na Pinterest jako pin z pomysłem, wrzucasz na swój profil Google Moja Firma i jak dobrze policzyłem, tych portali w sumie jest 7, czyli te 32 filmy, przyjmijmy taki właśnie case, te 32 filmy wrzucasz na 7, czyli będziesz miał, jak dobrze liczę, 224 miejsca ekspozycji. Z jednego filmu 15-minutowego, którego nagranie zajmie Ci, no okej, przyjmijmy, że godzinę, tak? Jesteś początkujący, dopiero zaczynasz nagranie tego pierwszego filmu z tymi wszystkimi przerwami, z napisaniem sobie właśnie, ojejku, coś mnie ugryzło, prawie. Więc rozpiska, ułożenie scenariusza, o czym będzie ten film, zajmie Ci mniej więcej godzinę. Ale zobacz, ta godzina, masz ogarnięty przez godzinkę jeden film na YouTube'a tygodniowo, ustalmy takie właśnie minimum, taki challenge, plus jeszcze wykrojenie właśnie tych krótkich filmów, plus jeszcze ekspozycja tych krótkich filmów w 7 miejscach na social media. Da się? Da się. Czy trzeba być bardziej inteligentnym? Czy trzeba mieć tutaj nie wiadomo jakie studia, mnóstwo pachnącego plastiku? Nie trzeba. Jedyne co trzeba, to po prostu ten palec i naciśnięcie przycisku record, tak? I często właśnie głównie tą obiekcją przed wciśnięciem tego jest strach. Jest strach przed ocenieniem. I to nie brak czasu, nie brak sprzętu, nie brak studio. Tylko Twoja głowa, Twoje nastawienie, to ta ekspozycja do oceny przez innych jest tutaj niestety, ale przeszkodą. Po prostu strach. I tutaj polecam Ci taką książkę, która pozwoli Ci przepracować te demony. Nazywa się Odwaga bycia nielubianym. Książka to jest na zasadzie takiej rozmowy filozofa z młodym człowiekiem i właśnie ten filozof, bazując na filozofii Adlera, która jest przeciwieństwem zupełnie filozofii freudowskiej, twórcy psychoanalizy, właśnie boimy się oceny innych, tak? Każdy z nas chce być doceniony. Niestety nie jesteśmy ani piwem, ani zupą pomidorową, nie będziemy pasować wszystkim, tak? I dopiero właśnie uświadomienie sobie tego, że jedyne, co Cię trzyma, że tak powiem, w ryzach, ogranicza też Twoją wolność, to, że chcesz być przez wszystkich lubiany, doceniony. A to niestety nie jest pomysł na życie, dopiero ta odwaga właśnie tytułowa, odwaga bycia nielubianym. To nie znaczy, że masz robić wszystko, aby inni Cię nie lubili, ale dopiero gdy zdasz sobie sprawę, że idąc swoim kierunkiem, nie krzywdząc innych, nie musisz oglądać i nie chcesz się oglądać na innych, bo inni tak naprawdę mają gdzieś to. Dopiero gdy sobie z tego zdasz sprawę, że mam w dupie to, że ktoś powie, masz za małą koszulkę na ramionczka, kolory nie pasują do Twojego 40-letniego wieku, mam to gdzieś. Nie robię tym krzywdy, to jest moja droga. Dopiero gdy masz tę odwagę bycia nielubianym, będziesz miał też odwagę właśnie na wciśnięcie tego przycisku
record, tak? I bo to właśnie najbardziej ludzi powstrzymuje, tak? Czyli strach. Oczywiście strach jest dobry, strach, dzięki strachowi przeżyliśmy na sawannie, gdy byliśmy jeszcze tam daleko z tygrysami szablozębnymi, musieliśmy wyczuwać zagrożenie, tak? Natomiast teraz troszkę strach przeszkadza nam w życiu, tak? Troszkę jest zbyt, jakby to powiedzieć, troszkę, że tak powiem, nasz odruch, ten nasz strach jest zbyt, no powiedzmy, przewrażliwiony. Nasz mózg jest przewrażliwiony. No bo coś takiego może się stać, tak? Że ktoś mnie wyśmieje z racji tego, że nagrywam w polu, a nie w studiu, że mam przyciasną koszulkę i że nie mam markowego mikrofonu, tylko mam słuchawki do iPhone'a, tak? No cóż się takiego może stać? No okej, no kilka osób może to skomentować i co z tego? Co złego mi się z tego powodu stanie? Także mam nadzieję, że tym wideo troszkę pomogłem Ci właśnie zarówno rozwiać Twoje mentalne blokady przed nagrywaniem, przed tymi obiekcjami, brak czasu, jak i też pokazałem Ci, jak można ten proces nagrywania zoptymalizować przede wszystkim, tak? Aby wycisnąć z naszych materiałów jak najwięcej. To wszystko na dzisiaj. Trzymaj się. Cześć.